Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, witam was we vlogu. Zaczynamy tutaj od bardzo ciekawej aktywności. Ogólnie ja jestem po szkole, mam ogarnięte wszystkie lekcje, już wszystko fajnie, zmontowałam sobie przed chwilą film i właśnie wychodzimy i jedziemy na ściankę wspinaczkową. Nigdy nie byłam na takiej, by wiecie, stricte ściance wspinaczkowej. Outfit mam taki, o widzicie, na luzaka, dresy, topik, bluza, założę jakieś sportowe buty i jedziemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Myślałyśmy ogólnie z Klarą, że będziemy tutaj na takich mega prostych ściankach, więc w takich pojedynczych klockach się wchodzi jak małpa do góry. Te co pokazywałam wam, o tu pokażę wam je. A okazało się, że tam trzeba rezerwować, chociaż moja mama wczoraj dzwoniła i okazało się, że mówili jej, że nie trzeba rezerwować, ale jesteśmy tu na tej dużej sali i będziemy się teraz wspinać tutaj, to podobno jest najprostsze. Zobaczymy. Pan nam dał instruktaż bardzo szybki, bardzo prosty, nie do końca dokładny. Powiem wam, że na ściance wspinaczkowej było spoko, naprawdę fajnie, polecam każdemu spróbować. Udało nam się potem jednak zarezerwować na ten moment, na którym tam byliśmy, tą salę, w której były te prostsze wspinaczki i w sumie to potem już głównie z Klarą tam chodziłyśmy. Okazało się, że nie były aż tak proste te wspinaczki, jednak było to dosyć męczące. I co? I podjechaliśmy do Biedronki, kupiliśmy lody mochi o smaku maczy, których jeszcze nie testowałam, więc za chwilę spróbujemy. Jadłam i mango, i kokosowe, i tamte były przepyszne. Ja w ogóle nie wiem, czy lubię maczę, ale spróbujemy po prostu. I kupiłyśmy jakieś tam też produkty kosmetyczne, ale to raczej nic ciekawego. I testujemy, uwaga. Jakby to ciasto ryżowe, mam wrażenie, że nie ma zupełnie innego smaku niż tamte. Mam wrażenie, że po prostu jest zmieniony tego kolor. Jeśli chodzi o środek, nie, ja mówię zdecydowanie jednak nie maczy. Ja czuję tu jakiś rybny posmak, bardzo mnie to denerwuje i nie podoba mi się to. Ale ogólnie te mochi, ja bardzo lubię tą konsystencję i te kokosowe mi bardzo smakowały. I mango też. A co jest takie... Hejka wszystkim, witam was drugiego dnia. Ja jestem właśnie pod Atrium Plaza i idę tutaj właśnie do lekarza na testy alergologiczne pokarmowe. Jestem już właśnie na testach. Zobaczcie, tutaj mam ponakładane alergeny, popodpisywane i ponakuwane. Tak tutaj wszystko wygląda i teraz poczekujemy. Tutaj coś się już zaczerwieniło. Zobaczcie, Pałac Kultury się schował za mgłą. Tararara. A to my byłyśmy na... Znaczy, o Boże, ludzie się na nas patrzą, się śmieją chyba normalnie. Byłyśmy z Asią na tych targach, salonach, jakoś tak to się nazywa. Mam całą siatkę tych kartek, w sumie nic mi to, nie wiem, czy mi to coś dało. Mam jakiś informator, jakieś matury naszej, coś. No ale tak, fajnie, szukamy dalej, co ze sobą chcemy robić. Zebrałam sobie trochę właśnie ulotek i takich właśnie folderów różnych szkół, które mnie interesują, bądź trochę mniej, po prostu wszystko to sobie poprzeglądam i po prostu może coś tutaj fajnego wybiorę. Są tutaj też prywatne uczelnie, zarówno jak i publiczne. I co? I ten informator maturzystów od Perspektyw. Muszę go sobie przejrzeć, poczytać, może coś ciekawego stąd też wywnioskuję. Ja wychodzę do szkoły, dzisiaj mam krótki dzień, a potem przyjdzie do mnie Kacper, bo przyszła paczka, a są to rzeczy, które wybrał dla mnie Kacper, więc czekajcie za chwilę, zobaczycie. My z Kacperem skończyliśmy szkołę właśnie, zobaczcie, jesteśmy w Biedronce, zobaczcie co robimy. Robimy normalnie florystyczne, nie, robimy florystyczne zakupy, takie monstery. Przyjaciółki, Monstera Deliciosa. Taka, pokaż swoje serce. O,
O, u mnie widać też. O, jakie słodkie. Okej, jesteśmy już u mnie w domu i ogólnie to przyszła do mnie paczka. Jest to paczka z firmy Paryskie Perfumy, z którą mam przyjemność współpracować już któryś raz, bo naprawdę dobrze sprawdzają mi się te perfumy. Kacper też ma swój flakonik, tutaj będzie miał drugi flakonik, bo ogólnie stwierdziłam, że żeby było coś ciekawszego w tym miesiącu naszej współpracy, to właśnie Kacper wybrał 4 sztuki perfum dla mnie i jedną wybrał też dla siebie, tak. W ramach podzięki. I co? Muszę otwierać? Tak, ja nie wiem, jakie to są perfumy. Nie znam tych zapachów. Ale chciałabym wam powiedzieć, że mam dla was też kod rabatowy. Kod to jest Laura3i1. Jest to kod rabatowy, który przy zakupie 3 sztuk perfum po prostu daje wam gratis na jeden flakonik 35 ml. Po prostu w gratisie, a do koszyka musicie po prostu dodać te perfumy, 3 bez różnicy jakiej wielkości, jaki zapach tam sobie wymarzycie i dodajecie ten 4, który po prostu zrobi wam się gratisem po wpisaniu kodu Laura3i1. I one są wszystkie w takich samych rozmiarach? Tak, dobra. To jest ta średnia wielkość. Dobra, będziemy już przechodzić za chwilę do przewąchiwania tych perfum przeze mnie i Kacper, oczywiście swoich też, ale teraz chciałabym wam tutaj udostępnić pliki, które nagrał Kacper, który właśnie wybierał te perfumy, więc miło do oglądania. Hejka kochani, to ja, wasz ulubiony Kacper, witam was z mojego pokoju. Ogólnie Laura kazała brać 4 perfumy dla niej, więc zaraz wam pokażę mój wybór. Te perfumy to będzie test. Test Jimmy Choo. Nie mam pojęcia, w sensie jakby mi się one całkiem podobały, ja już do końca nie pamiętam, bo to były ostatnie perfumy, jakie wybrałem i już mój nos był trochę zgon, ale te perfumy mi się osobiście podobały, ale one są tutaj, widać, paryskie perfumy opisują świeży i szyprowy, tak, a to przeważnie są jakieś kwiatowe, o tutaj jest na przykład napis, wiesz, kwiatuszki, coś tam, więc to będzie może jakiś taki bardziej odświeżający, ale uważam, że te perfumy mogą być spoko. Dobrze, więc pierwsze perfumy to są perfumy chińskie Jimmy Choo i już je otwieram. Nie pamiętam praktycznie żadnego zapachu, tak szczerze. One jest taki pachnik, mamba wiśniowa. Mamba wiśniowa z jakimś takim... Nie, ładne, mi się podobają te perfumy. Nie, też bym je chyba wybrała. Ładne są. Są słodkie, ale nie są takie ulepiaste. No nie, spoko są. Podoba mi się. Wybrałem Dior, Miss Dior dla naszej miski Laury. No fajny był ten zapaszek, bo ogólnie poszedłem przewąchać te perfumy, Laura koczowała przed sklepem i on był dosyć fajny, fajnie rzucam tym telefonem. Kolejne perfumy, numer 372, są to perfumy Dior Miss Dior. Dobra. Pierwsze mi się chyba podobały, ale dobra. No taki jest bardziej, nie jest taki moim zdaniem codzienny, jest bardziej na wieczór, taki jest... Nie, to jest nie, jest okej, okay, w sensie... Jest okej. Okay. Poprzednie mi się bardziej podoba. Ale ma taką nutę z tyłu takich konwali, czujesz to? Taką osobną nutę. Nie, ładny jest. Są to perfumy Lacome La Vie est Belle. Tak, bo po prostu nie uczy się francuskiego, jak widzicie po mojej wymowie. I te perfumy były mega, mega fajne i to właśnie jest napisane. O, patrzcie, jakaś brzoskwinia, coś tam pewnie kwiatowy i słodki. Lacome La Vie est Belle. No, jestem z Francji. Wąchałam ten zapach chyba kiedyś. Tak mi się kojarzy i chyba mi się podobał. O, te matku. A matka się podniosłaś, uniosła się. Ej, ten jest taki. Ej, ten mi się chyba. Tak? Ten mi się chyba najbardziej podoba, bo on jest taki cytrusowy. Ładny, no taki. No. Cytrusowy, taki, no, nie? No, a mi się ten pierwszy nadal bardziej podoba. Tutaj nazwa głównie zrobiła robotę, no bo Laura's Very Good Girl stwierdziła, że to będzie idealne połączenie. Plus wiem, że Laura bardzo lubi te perfumy, w sensie wiem, że kiedyś jak byliśmy razem w sklepie, to ona je wąchała i jej się mega, mega podobały. No a kolejne perfumy to są Carolina Herrera, A Very Good Girl. Very Good Girl. Tak. No dobra, no to Carolina Herrera, no to ładne. Fajne to jest ta szpilka. Szpilka? Perfumy. A, szpilka, paznokcie, buty szpilka, myślę, tak. szpilka, dobra. One też mają jakiś owocowy zapach. Ale chyba nadal tamte mi się najbardziej podobają. Są a mi się podobają bardziej. Mniejsze moim zdaniem. No już nie wiem. Ej, naprawdę bardzo ładne zapachy. I ten, który znam i wiem jak pachnie, to był ten. La Vie est Belle. Nie wiem, proszę. La Vie est Belle, no coś takiego. To ten zapach wąchałam i pachnie podobnie jak ten jakby oryginał. Znaczy tak jak sobie przypominam, to
Wydaje mi się, że jest to podobny zapach, ale... Są to perfumy Yves Saint Laurent. Tak, znowu tej francuski, no bo ja jestem Francuzem. Mój tata jest Francuzem, mama jest francuską. No i są to perfumy, które mi się bardzo podobały i ja miałem Dior Sauvage i bardzo, bardzo podobnie, ale szczerze nawet chyba z paryskich perfumów mi się bardziej podobały. No i tyle. No i teraz Sur de Laure, idźcie, koniec mojej wstawki. Dobra, jest ten finał do przygotowania Kacper perfumy, zobaczmy co to będzie. Yves Saint Laurent O! Taki. Fajne są, nie, ale mają zupełnie inne niż tamte. Ale też fajne są, nie są... Drugi psik, muszę przetestować mocno. Muszę przywołać, nie, bo te Diora też na początku miałem takie, nie byłem pewien do nich, ale mówię, nie, no powinno spoko. A później w domu włochałem, mi się mega podobało i używam tak na co dzień. No zapewne też zależy, jak on, wiesz, ile czasu też będzie na skórze, bo on też inaczej trochę się zachowuje. Mhm. Od razu po psiknięciu jest taki... No dobra, no to fajne, dziękujemy. Dzięki, pa. W opisie macie link i jeszcze raz mówię kod. To jest kod rabatowy. Tak, kod rabatowy. Musicie dodać do koszyka te perfumy. Musicie dodać do koszyka. Te trzy perfumy, które chcecie kupić bez różnicy jakiej wielkości i te czwarte gratisowe 35 ml. I one po prostu wam się cena usunie. No, polecam. Też. Ja bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego filmu i co? Do zobaczenia w kolejnym. Zostawicie kciuki w górę, subskrybujcie kanał. Buziaki, pa!